Rozpoczyna się bardzo długi majowy weekend. Większy ruch widać nie tylko na drogach, ale też w sklepach. W tym roku wystarczyło wziąć 3 dni urlopu, a w zamian mieć aż 9 dni wolnego. Plany mieszkańców aglomeracji, jak co roku, są podobne. Ja już jestem po majówce. Byłem w Mediolanie, właśnie wróciliśmy z żoną. No, a na razie na te kolejne dni na razie nie mamy planów. Ale będzie odpoczynek pewnie. No na pewno. Może przy domu jakiegoś grilla się zrobi, o ile pogoda pozwoli. Jedziemy nad morze. Tak, także właściwie tyle. Dużo dni tam spędzicie? Do 3 maja będziemy tam, także nie wiem ile, 5? 5 chyba tak. No w pracy. To nie będzie czasu na odpoczynek. Nie, no będzie, no weekend jeszcze jest. Sobota, niedziela. Grill na ogródku. I co na tym grillu? Nie wiem, bo zaczynamy się odchudzać, proszę pana, więc chyba drobiowo coś i jarzynowo coś. A w tym roku zostajemy chyba w domu i wyjeżdżamy nad morze, ale po majówce, żeby uniknąć tłumów. Do majowego weekendu przygotowują się też organizatorzy transportu publicznego. Spore zainteresowanie biletami widać już m.in. w kolejach śląskich. Nasi pasażerowie są tutaj tradycyjni. Jeśli chodzi o mieszkańców województwa śląskiego, to przede wszystkim tym kierunkiem, który zwykle bywa obierany w czasie długich weekendów, są oczywiście Beskidy, co bardzo nas cieszy. W związku z tym ta nasza oferta jest też odpowiednio dostosowana do wymogów naszych pasażerów. Staramy się, żeby nasze składy były w tym momencie dostosowane do tego wzmożonego ruchu w tym kierunku. Podobnie jest w przypadku dalszych podróży. Większe zainteresowanie biletami widzi też PKP Intercity. Na ten moment zwiększona liczba miejsc pojawi się w ponad 200 pociągach. Z dodatkowych wagonów skorzystają podróżni wyruszający z Katowic, m.in. do Gdyni, Przemyśla, Warszawy, Krakowa czy Kołobrzegu. Liczba dodatkowych wagonów będzie jeszcze się zwiększać w kolejnych dniach. Natomiast ci, którzy w podróż wybiorą się samochodem, muszą liczyć się z tym, że mogą spotkać się z korkami. Utrudniona może być jazda przede wszystkim w kierunku południa kraju, bo na autostradzie A4 trwają remonty.